Fagata, witam w kolejnym odcinku Zagrajmy w Sonic After the Sequel. I po wyjściu z ciepłego czasu znaleźć się na szok termiczny w strefie Partenon Peak Zone. Strefa ta w okazji wypełnia tradycję Soników, pytąc poziomem sprężynowo odbijającym się zgodnie z tradycją Soników, której w każdej grze chociaż jeden taki poziom musi być. No przynajmniej klasyczny. I na tym poziomie znalazłem ukrytą gwiazdkę dostępną wyłącznie dla Tailsa. Pamiętacie te gwiazdki, co się pojawiały w akcie drugim Sian City Zone i dawały Sonicowi możliwość strzelania z paluchów? I śmieszną czapeczkę i żółty kolorek. To jest dokładnie ta sama gwiazdka, tyle że w przypadku Tailsa ta gwiazdka daje troszkę inną moc. Ciężko mi to wyjaśnić, ale spróbuję wyjaśnić na jakiej zasadzie to działa. Kiedy Tails używa tej mocy na ziemi, to wtedy strzela takimi jakby kryształkami. Nie wiem dokładnie co to jest, ale to widzieliście. Atakuje to wszystkich przeciwników, którzy są blisko. Natomiast jeśli Tails użyje tej mocy w powietrzu, to wtedy się tak jakby rozdwaja i te dwa rozdwojone Tailsy są w stanie atakować przeciwników, a potem się łączą. To pod jakim kątem te dwa Tailsy się pojawią, zależy od tego, pod jakim kątem Tails się porusza w powietrzu. W sumie jest to dosyć dziwne do opanowania, ale idzie to opanować. To moc Tailsa się przydaje na tym poziomie, dlatego że pojawiają się niektórzy przeciwnicy, którzy są ukryci w bumperach. Te bumpery możemy rozpoznać, dlatego że w przeciwieństwie do zwykłych, bezpiecznych bumperów są całe czarne. A potraktowanie ich tą mocą niszczy ten zły, czarny bumper. Bez nazizmu. Spójrzcie tylko na te dwa wielkie roborobaki. Jakby ze sobą walczyły, to któremu byście kibicowali? Widać, że Eggman naprawdę sporą inwazję tutaj przeprowadza. Wszędzie te budynki z logiem Eggmana. O, dzień dobry, robaczku. Ty mnie nie zjesz, tylko się tak patrzysz. O. To wiesz co, ja będę tobie kibicował, wiesz? Widzę, że ten różowy jest tak przerażony tym faktem, jakby właśnie się zorientował, że wygrał szóstkę w totka, a potem oddał kupon teściowej jako prezent. Na tym poziomie często możemy zobaczyć coś, co jest wręcz znienawidzone przez antyfanów Studio Dimps. Mianowicie przyspieszacze. A moim zdaniem tak raz na strefę to może być, a poza tym nawet w Sonicu 2 były w Chemical Plant Zone. Te czarne balony po dotknięciu wyrzucają nas odrobinę do góry, przy okazji pękając. Po chwili odrastają, żeby z powrotem móc zostać wykorzystane. Jeśli na nich staniemy, a jeszcze nie odrosły, to w momencie kiedy odrastają, to też wyrzucają nas do góry, tylko tak troszkę niżej. Tam u góry mogliście zobaczyć dwa bałwany wyglądające trochę jak Dr. Eggman. Możemy je spłaszczać, a w niektórych ukrywają się znajdźki, tak jak na przykład w tym znalazł się ukryty monitor z 10 pierścieniami. Ostrożnie na sople spadające z tych urządzeń wypluwających sople. Nie jest to za trudne do ominięcia, no ale szkoda by było właśnie tak stracić tarczę, albo stracić gwiazdkę. Pierścienie to już tak nie szkoda, bo są właściwie na każdym kroku. Tutaj zamiast podążyć normalną ścieżką w lewo, to sobie polecę kawałek w prawo, zdobywając 20 pierścieni, życie oraz żeton odblokowujący ukryty poziom. Bumbelkowa tarcza. Zachowam sobie jednak kolczatą. W końcu na tym poziomie nie ma w ogóle wody, natomiast kolce są, na przykład na tym przeciwniku tutaj zaraz przed nami. Po prostu wskoczyłem w niego na żywca. Widzieliście, nie oberwałem, pomimo że normalnie bym oberwał. Bez kolczatej tarczy trzeba byłoby mu skakiwać gdziekolwiek indziej niż na pysk, a mu prosto do pyska się wpakowałem. Jako że ognia i tak nie ma, to uważam, że kolczata tarcza jest uniwersalnym wyborem na tym poziomie. Nawet jeśli gram jako Tails. Coś się stało z tym różowym robakiem. Jakiś taki poobijany jest czy coś? No nie wiem, może ten miły pomarańczowy się zbuntował i go zaatakował? Albo rzeczywiście, dał wygrany kupon teściowej i żona uznała, że wraca do mamusi. No cóż. Przynajmniej na pocieszenie ma piękną zofę polarną z widokiem na spadające Angel Island. A teraz patrzcie, jak psuje zautomatyzowane sekwencje. Gra mnie sama, pcha, tutaj popycha, a ty przyszło mi do głowy, żeby skakać i lecieć. Uff, są gry w tej serii, w których mam większe zaufanie do designu poziomu i są takie, w których mam mniej, na przykład w tej grze akurat mam mniej zaufania. Więcej zaufania mam na przykład w Sonicu Rush, Advance 2, Generations, tych bardziej nastawionych na szybkość i jakby to ująć, flow. Z klasyków to do takich zaliczyłem jedynie Sonica 2. Nie, tracę gwiazdkę, ja chcę gwiazdkę, oddawać mi gwiazdkę, gdzie... Uff, udało mi się odzyskać moją gwiazdkę. Więc teraz jak nic będę ją wykorzystywał do niszczenia tych wszystkich fałszywych odbijaczy. Tego typu momenty potrafią być upierdliwe.
trzeba wykonać precyzyjny skok pomiędzy bumperami, w międzyczasie uwerając się ze ślizgą powierzchnią. No ale tą grę przeszedłem już co najmniej 4 razy, nie licząc tego co na nagraniu, więc mam już dość wyczucia. Jeśli chodzi o te czarne bumpery, to nie musimy się przejmować, że nas zaatakują nie wiadomo kiedy. Otwierają się dopiero wtedy, kiedy zostaną trafione. Więc albo ich omijamy, albo wykorzystujemy naszą moc. Powoli ścisłości, to, że Tails stracił gwiazdkę, wynika tylko z tego, że to po prostu jest osobne nagranie. Mianowicie zmieniłem plany odnośnie pewnego sekretu w grze. I w sumie uznałem, że nie ma co wam pokazywać dwa razy tego samego aktu. Pokaż wam od razu ten sekret, gdzie jest, jak go odblokować. Użyłem sobie trybu debug, żeby wybrać tylko ten akt i żeby go przejść, żeby wam pokazać. Jak pięknie się zmieniła pogoda. Była noc, teraz już jest jaśniej, zorza polarna stała się bardziej okrągła. Nadal jestem pod zachwytem tego, że Lew Kwepardowi się po prostu chciało. Chciało mu się zadbać o takie detale, jak chociażby pora dnia podczas poszczególnych aktów tej samej strefy. Na tym akcie możemy znaleźć deski, które automatycznie popychają nas do przodu. Możemy skakać, ale także przyspieszać i spowalniać, ale nie możemy się zatrzymywać. Kiedy obrywamy, to tracimy tylko pierścienie, ale możemy stracić tą deskę, kiedy uderzymy w ścianę. Deska umożliwia nam przejazd właśnie po takich poręczach. Gdybym nie miał deski, to bym poleciał na dół zamiast do góry. No nie. I straciłem życie, no. Utknęło w ścianie. Właśnie, albo gramy Tailsem, żeby się dostać do tej ścieżki po prostu przelatując, albo gramy jako Sonic i używamy deski, żeby się przedostać tam dalej. Również mając deskę, możemy atakować przeciwników, jeśli podskakujemy na nich. Wspomniałem o pewnym sekrecie, powodzie dla którego ten akt przechodzę ponownie. Odnalezienie tego sekretu daje nam dostęp do trybu debug, w którym możemy na przykład przełączać się płynnie pomiędzy Sonikiem a Tailsem, przeskakiwać akty, latać, walczyć z wyciętymi bossami, jak i również spotkać pewną osobowość z pewnej innej gry, mojej ulubionej gry wszechczasów, ale to później. Poczekajcie, to jeszcze w tej części, więc wytrzymacie cierpliwość. Straciłem deska, ale przynajmniej dostałem tarczę. Przyda się na później. Szkoda, że Bobelkowa, a nie Kolczata. Kolczata by mi się bardziej... Nie. Co za różnica, i tak nie mam już żadnej tarczy, bo oberwałem poprzez sople. Przynajmniej na pocieszenie, teraz mam deskę. Ostatnią deskę w tym akcie i w gruncie rzeczy w tej grze. Tutaj trzymam się górnej ścieżki, więc jest dosyć dobrze. Tylko tutaj jest taki dosyć klaustrofobiczny moment, kiedy trzeba uważać na bampery, jednocześnie się ściskając i będąc w ciasnym korytarzyku. Uwaga, 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 pilne! Tutaj koniecznie należy wskoczyć do góry. Koniecznie wskoczyć do góry, inaczej ominie nas sekret. Zawsze to robiłem jako Tails, dlatego że jako Sonic to potrafi być naprawdę problematyczne. Wskakujemy do góry i znajdujemy się w tajnym pomieszczeniu, w którym musimy naciskać przyciski w odpowiedniej kolejności. Najpierw czerwony, potem niebieski, a następnie błękitny. W następnej kolejności musimy nacisnąć zielony, a następnie żółty. I jakby co nie ma problemu, jeśli się nadepnie na ten sam już wciśnięty. Ważna jest tylko kolejność pierwszego wcięcia. Potem trzeba nacisnąć różowy, znajdujący się skrajnie z prawej strony, a na samym końcu nacisnąć pomarańczowy. Odblokowuje to teleport, który odblokowuje sekret w następnym akcie. Skąd ta kolejność? Wynika to z kolumn, które się pojawiały w poszczególnych strefach. W każdej strefie się pojawiała kolumna w odpowiednim kolorze i właśnie w kolejności stref należało te wciski wciskać. Przejście pomocy tego sekretu dopiero w następnym akcie odblokowuje prawdziwą istotę tego sekretu. Dopiero po walce z bossem. O, heja pomarańczowy rybaczku, któremu kibicowałem. Teraz musimy wskakiwać do góry. Do góry, aż do samego szczytu. Nie musimy się przejmować eksplozjami, czasem, ani niczym innym. Na spokojnie, po prostu skoczmy do góry. Nikt nas tutaj nie może zabić. Poza znudzeniem, jeśli nam nie będzie wychodzić skakanie po tych malutkich platformach, co w gruncie rzeczy mi się jeszcze nie zdarzało. Pewnym krokiem, powolutku, do góry, pnijmy się. Po drodze znajdziemy pierścienie, które się przydadzą w kolejnej fazie.
Ale teraz do góry, do góry. Skaczemy sobie do góry. Możemy sobie zebrać pierścienie, chociaż podczas tej walki jest naprawdę bardzo łatwo uniknąć wszelkich ataków. Więc powiedziałbym, że jeden wystarczy, czy dwa. A w końcu dotrzemy do samej głowy robaczka, żeby wcisnąć przycisk od panelu kontrolnego. Przeniesie nas do miejsca, w którym odbędzie się następna faza. Będziemy walczyć z doktorem Eggmanem, który robaczek wygra. Nasz jest pomarańczowy, jego jest różowy. Doktor Eggman ładuje laser, a następnie strzela. Stara się wycelować w nas. Jednakże jego ataki są oparte na leczniku. Musimy się starać, żeby atakował cały czas pomarańczowe przyciski, żeby nasz pomarańczowy robaczek atakował różowego robaczka doktora Eggmana. Kiedy wszystkie przyciski zostaną zamienione na różowe, wygrywamy tą walkę. A co się stanie, jeśli doktor Eggman strzeli w różowy przycisk? No to wtedy po pysku dostaje pomarańczowy. Nie wiem, czy jest jakiś limit zdrowia dla pomarańczowego. Zawsze się starałem podczas tej walki. Do zobaczenia w następnej części. A nie! Sekret pokażę wam jeszcze w tej części. Co tam? Nie zaszkodzi, jeśli to przeniosę na tą. Jeśli oddaliśmy sekret, ten akt zaczynamy z innego miejsca, w którym możemy znaleźć tonę żyć, tony pierścieni, tony tarcz wszelakich, a nawet zwykłą, neutralną tarczę, która nie daje żadnych zdolności, poza tym wygląda tak trochę śmiesznie. Skoczmy na sprężynę i spotkajmy naszego gościa. O, więc to tak wygląda równoległy wymiar. Hej, a to kto? I czemu wyglądasz trochę jak... A nieważne, spalam stąd. To była Sash Lilac z gry Freedom Planet, mojej ulubionej gry z tych czasów. Po lewej możemy znaleźć dwa przyciski. Naciskamy niebieski i odblokowaliśmy niniejszym tryb debug po przejściu gry. Co prawda jej wygląd był bazowany na wczesnych pomysłach, kiedy była jeszcze jeżem, a nie smokiem, ale nie unikniecie let's playa tej gry, mówię wam. Jak zostaną wydane DLC do Freedom Planet, to... Nie będę na nic czekał, tylko od razu będę robił let's play tej gry. No chyba, że na zakończenie innych serii, które robię. Tamte u góry niebieskie tarcze, nawet jako Sonic, nie dają nic. No dobra, więc obejrzeliśmy sekret i do zobaczenia w następnej części, gdzie zacznę akt z normalnego punktu startowego.